Środowisko. Gratulacje. Dotarłeś do końcowej części kursu. Pozostałe dwa rozdziały składają się z wniosków i podsumowań. Na początku zaznaczę, że rozdział nie będzie dotyczył globalnego ocieplenia. Zamiast tego chcę się skupić na bardziej liniowych, mniej złożonych i jak wierzę bardziej naglących problemach. Podstawową intencją Crash Course jest pokazanie, że istnieje rozbieżność między wykładniczym systemem monetarnym, który wymusza ciągły wzrost. A życiem na skończonej planecie. W tym rozdziale dowiesz się, że nasza planeta jest znacznie mniejsza niż mogło ci się wydawać. Przyczyna tego leży głównie w tej oto krzywej populacja. Zauważ, że ludzka populacja osiągnęła 3 miliardy w 1960 roku. Liczy dziś 7 miliardów, a prognozy mówią o następnych 3 miliardach do połowy stulecia. Całą swoją historię przez setki tysięcy lat, aż do 1960 roku, zajęło ludzkości osiągnięcie 3 miliardów. Następne 3 miliardy zaleły już tylko 40 lat. Pamiętasz przykład z magicznym kroplomierzem i stadionem, na którego wypełnienie w 3% potrzeba było 44 minut, a już zaledwie 5 kolejnych, by go wypełnić całkowicie? O takiej dynamice tutaj mówimy. Zanim zaczniemy omawiać kwestię wzrostu populacji o 50% w ciągu 40 lat, pozwól, że zademonstruję ci kłopoty, z jakimi będzie borykała się produkcja żywności. W tym roku na Ziemi przybędzie 70 milionów ludzi. 70 milionów. Dwie Polski. By sobie to wyobrazić, powiem, że to trzy razy tyle ludzi, ile mieszka w 10 najludniejszych miastach w USA. Światowy wzrost populacji w ciągu następnych 40 lat jest ekwiwalentem corocznego powiększania o trzykrotność populacji tych miast. Więcej ludzi to większe zużycie zasobów. Więcej aluminium, więcej jedzenia, więcej dóbr konsumpcyjnych dostarczanych do większej ilości miejsc i więcej samochodów. Zawsze więcej samochodów. Na wypadek, gdyby ktoś pomyślał sobie, że to nie problem, bo wzrost będzie dotyczył ludzi żyjących w Chinach, w ziemiankach, może z osłym i likwidowym koszykiem, pokaże jedno z najszybciej rozwijających się miast na świecie. Pod wieloma względami są one nowocześniejsze niż niejedno miasto na Zachodzie. To jest to, do czego każdy dąży. Ludzie na świecie są tacy sami. Wszyscy chcemy żyć w ciśniących miastach i chcemy kupować ładne rzeczy w ładnych dzielnicach. Tak a propos. Mówi się, że Chiny mają od 1,3 do 1,6 miliarda ludzi. Oznacza to, że cała populacja USA, licząca 300 milionów lub 30 miliarda, Mogłaby być określona przez Chińczyków jako margines błędu. Pięć największych miast w USA razem wziętych ma mniej mieszkańców niż jedno największe miasto w Chinach. Chcę jednak wrócić do wcześniejszego stwierdzenia odnośnie wzrostu populacji o 3 miliardy ludzi, którzy będą się tłoczyć na powierzchni planety. Jedną z cech, którą ludzie dzielą ze wszystkimi organizmami, jest to, że najpierw wykorzystujemy najlepsze jakościowo zasoby. Kiedy zużywamy zasoby, zacznę od najlepszych, gleb. Największych drzew i najbogatszych łowisk. To zupełnie naturalne. W tym punkcie pragnę przypomnieć, że ropa jest skończonym zasobem, i z tego powodu pojedyncze złoża, jak i jej grupy, wykazują klasyczną krzywą wydobycia, przypominającą krzywą dzwonową. Możemy to rozszerzyć także na inne zasoby. Zaczynamy eksploatację od tych najlepiej położonych, najbogatszych, najłatwiej dostępnych a dopiero potem przechodzimy stopniowo do wydobycia tych trudniejszych, mniej zasobnych lub odleglejszych. Oznacza to, że wraz z upływem czasu energia potrzebna do zdobycia tych zasobów rośnie, tak jak i koszt ich pozyskania. To proste. Oto przykład. Kiedy kolonizowaliśmy nasz kraj, ponajdywaliśmy wiele niezwykłych rzeczy dostępnych na wyciągnięcie ręki, takich jak ten sam rodek miedzi. Wkrótce szybko one zniknęły. I zaczęliśmy eksploatację ród o największej dostępnej zawartości miedzi. A jak to wygląda teraz? A teraz mamy takie kopalnie, jak ta w kanionie Bingham w Utah. Kiedyś była tu góra. Teraz nie ma góry, ale jest dziura w ziemi o szerokości 4 km i głębokości ponad kilometra. Koncentracja miedzi w ródzie wynosi jedynie 0,2%. Czy sądzisz, że wysilalibyśmy się tak, gdyby w strumieniach wciąż leżały liczne, gigantyczne samorodki miedzi? Nie ma mowy. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Widzisz tę ciężarówkę na dole? Działa ona na ropie, dokładnie na dieslu. Gdybyśmy nie mieli ropy do napędzania tej ciężarówki, jak według Ciebie wydobylibyśmy rudę miedzi? Osłami? Ta ciężarówka ma ładowność 255 ton. Przyjmijmy, że pojedynczy osioł udźwignie 75 kg. Oznacza to, że ciężarówka za jednym razem transportuje tyle rudy, co 3400 osłów. To całkiem sporo osłów. Chcę powiedzieć, że dziura w ziemi o szerokości 4 km i głębokości ponad kilometra jest spektakularnym przykładem wykorzystania energii. Kiedy energia będzie mniej dostępna, wydaje mi się mało prawdopodobne, abyśmy jeszcze kopali takie dziury, co sprawi, że mieć będzie coraz trudniej dostępna. A teraz zaczyna robić się naprawdę interesująco. Ilość energii i pieniędzy niezbędnych do wydobycia danego metalu lub minerału zależy od jakości rudy mierzylibyśmy ją jako procentową zawartość pożądanej substancji. 10% ruda zawiera 10% miedzi i 90% czegoś innego, takie jak skały i tym podobne. Gdy narysujemy, jak wiele innych składników musimy się pozbyć, by pozyskać te pożądane, to otrzymamy taki wykres. Wygląda znajomo, prawda? Ten wykres mówi nam, że dla rudy miedzi o koncentracji 0,2% aby uzyskać kilogram czystego metalu, musimy wydobyć 500 kg takiej rudy. Użyłem tej wartości, ponieważ taka jest zawartość miedzi w rudzie z kopalni Binkam. Pomaga to wyjaśnić, dlaczego ta dziura jest taka wielka. Mówi to nam, że bez olbrzymich ciężarówek raczej nie bylibyśmy w stanie eksploatować rud o tak niskiej jakości. Oznacza to, że znajdujemy się już daleko w prawym końcu krzywej dzwonowej, zarówno pod względem energii, jak i kosztów. Czy robimy to dlatego, że lubimy wyzwania stawiane nam przez złoża niskiej jakości? Oczywiście nie. Robimy to dlatego, gdyż wyczerpaliśmy już te zasobniejsze. Robimy to, ponieważ jest to najlepsza opcja, jaka nam pozostała. Robimy to, ponieważ w przeciągu zaledwie 200 lat wykorzystaliśmy już wszystkie lepsze złoża. Popatrzmy na inny przykład, węgiel. Wzrost wydobycia węgla od 2,40 był stały, na poziomie 2% rocznie. Ten rodzaj ciągłego, stałego wzrostu wykładniczego jest tym, czego nasze społeczeństwo i jego starka, najbardziej pożąda. Prezydent Bush powiedział, że węgla pozostało nam na następne 250 lat, sugerując, że ta czerwona linia może rosnąć w tym kierunku przez następne 250 lat. Inaczej mówiąc, bez paniki, tyle węgla czeka na wydobycie. Jednak w tej całej historii jest pewne ale. Złoża węgla cechują się różną jakością. Najbardziej poszukiwany jest błyszczący, twardy, czarny antracyt. W czasie spalania dostarcza najwięcej ciepła. Ma małą zawartość wilgoci i jest ceniony w przemyśle metalurgicznym. Następnie mamy węgiel kamienny. Nieco mniej energetyczny od antracytu i z większą ilością domieszek. Najpierw wydobywamy ten lepszej jakości, a kiedy ten już też nam się zaczyna wyczerpywać, sięgamy po węgiel kamienny niższej jakości. Dalej znajduje się niskoenergetyczny węgiel brunatny, który daje się najwyżej do spalania. Za węglem brunatnym mamy już tylko torf i przestrzone materiałem organicznym skały łupków bitomicznych, które jakoś tam od biedy się spalają. Spójrzmy na historię wydobycia antracytu w USA. Zauważasz trend. Powodem, dla którego więcej go nie wydobywamy, jest to, że jego większość już zużyliśmy. Nasze wszystkie zasoby antracytu, które formowały się przez ponad 100 milionów lat zostały w większości wyeksploatowane w przeciągu 100. Dlatego przerzuciliśmy się na węgiel kamienny wysokiej jakości. Możemy zauważyć, że szczyty wydobycia osiągnęliśmy w 1990 roku. Czy dlatego, że straciliśmy zainteresowanie tym rodzajem węgla? Nie. Po prostu jego złoża zaczęły się wyczerpywać. Naturalnie więc przerzuciliśmy się na węgiel kamienny niższej jakości, co jak widzimy zmienia sytuację. A do gry wchodzi już węgiel brunatny. Chociaż na razie nie spodziewałbym się, aby ta linia poszybowała w górę. W każdym razie, dopóki nie nastąpi szczyt wydobycia węgla kamiennego. A teraz mam naprawdę interesującą część. Pamiętasz, jak powiedziałem, że wartość opałowa lub energetyczność każdego następnego typu węgla spada? Gdybyśmy zamiast całkowitej masy wydobywanego węgla narysowali jego całkowitą wartość opałową, to dostalibyśmy zupełnie inny obraz. Kiedy całkowity tonaż wydobywanego węgla rusta ładnie w tempie 2% rocznie, to uzyskiwana energia w ciągu ostatnich lat wzrosła o dokładnie 0%. Aha, więc używamy coraz więcej energii, coraz więcej pieniędzy, żeby dobywać więcej i więcej węgla, ale w zamian za nasze wysiłki otrzymujemy mniej i mniej. Powróćmy znowu do tego rysunku. Gdzie według Ciebie znajdujemy się na krzywej? Czy najlepsze lata wciąż są przed nami? Czy stwierdzenie Busza, który powiedział, że węgla wystarczy nam na 250 lat sprawiło, że czujesz się bezpiecznie? A nawiasem mówiąc w rezultacie gwałtownego wzrostu życia węgla w ostatnich latach dziś, w 2012 roku stwierdzenie to będzie brzmieć, że światowe rezerwy węgla wystarczą jeszcze na 110 lat? Jeśli wydobycie będzie rosnąć dalej, wkrótce powiemy, że wystarczą na kilkadziesiąt lat. A co potem? Powinniśmy też pamiętać, że energia netto węgla zmienia się w dość szerokim zakresie, ale eksploatując węgiel brunatny znajdujemy się już w dołu krzywej energetycznej. No dobrze, możemy przejść na uran, prawda? Porzucić wszelkie zmartwienie i zbudować setki elektrowni jądrowych. No, okazuje się, że tutaj też pojawia się pewne ale. Kiedy przyjrzymy się rudom uranowym, Zobaczymy, że zawartość uranu waha się od 20% do 7000%. Ze wszystkich udokumentowanych złóż, rudy zawartości powyżej 1% ,10 stanowią 30% całości. Reszta to rudy zawartości uranu poniżej 1%. ,10%. Tylko jedno państwo, Kanada, wykazało posiadanie rezerw ze złożami o zawartości uranu przekraczającym 1%, podczas gdy 11 krajów praktycznie całkowicie wyczerpały już swoje złoża uranu. Kiedy zaczynamy rozważać rudy o tak niskiej jakości, efektywność wydobycia staje się dramatycznie niska. Tutaj znajduje się 70% rezerw uranu. Które do wydobycia 1 kg tlenku uranu wymagają przyrobienia 500 do 10 000 kg rudy uranowej. Wyraźnie, tak jak w przypadku miedzi, zjeżdżamy w dół malejącej krzywej koncentracji uranu. I czego nie można zakwestionować. To fakt, że na końcu tej krzywej niezbędne do pozyskania zasobu koszt i energia są większe. Tak woli ciekawości. Francja produkuje 90% swojej elektryczności z elektrowni atomowych. Ale jej wydobycie uranu osiągnęło szczyt pod koniec lat 80. Podczas gdy USA miały swój szczyt wydobycia jeszcze trochę wcześniej. Oba kraje są już dawno po szczycie wydobycia. Jeśli uran jest przyszłością, to ta przyszłość znajduje się gdzieś poza tymi państwami. Te same reguły odnoszą się do wszystkich zasobów, po jakie sięgamy, fosfor niezbędny w rolnictwie, ryby w oceanach i praktycznie każdy rodzaj metalu opowiadają nam tę samą historię. Wyczerpują się najlepsze jakościowo zasoby. Fosfor niezbędny w rolnictwie, ryby w oceanach i każdy rodzaj metalu opowiadają nam tę samą historię. Wyczerpują się najlepsze jakościowo zasoby. Dla większości z nich niedobory już się pojawiają, albo pojawią się w najbliższych dekadach. I to przy założeniu, że będziemy mieli wystarczającą ilość energii, aby po nie sięgnąć. Opowiedziana ta historia mówi nam, że jako gatunek zdołaliśmy w skali globalnej wyeksploatować najlepsze rudy, znaleźć najłatwiej dostępne źródła energii i zaorać najrzeźniejsze gleby. Mówi się, że na każdą tonę pszenicy tracimy tonę wierzchniej warstwy gleby. W tym sensie. Przyjmując, że powstanie jednego centymetra gleby zajmuje kilkaset lat, można powiedzieć, że nasi rolnicy właściwie wydobywają glebę. Signęliśmy poza sobą ród metali i surowców energetycznych, które powstawały setki milionów lat, powstające przez tysiąclecia gleby. I wszystko to wyeksploatowaliśmy w ciągu pokoleń, które minęły od momentu odkrycia ropy. Z ludzkiej perspektywy, gdy zasoby te są zużywane, to znikają raz na zawsze. Ludzką aktywność, no także mierzyć poziomem presji wywieranej przez nas na ekosystemie. Wymieranie gatunków jest jednym z objawów tej presji, ale istnieje też wiele innych, takich jak martwe strefy oceaniczne, których zasięg obejmuje coraz większe obszary budkich mórz na świecie. Tak naprawdę, jeśli ktoś zechce się temu przyjrzeć, to na naszym panelu kontrolnym planety pojawia się coraz więcej czerwonych lampek. Od wymierania gatunków, po ubożenie oceanów. Wyczerpywanie się zasobów wody słodkiej, utraty gleby, wyczerpywanie się nawialnych zasobów energii itd. Gdyby na mojej tablicy zaświeciłaś czas jedna taka lampka, zatrzymałbym się, żeby zobaczyć, co jest nie tak. Jak dotąd, wszystko mówi mi, że świat zamiast tego dociska pedał gazu. A powód tego jest prosty. Na Ziemi co roku przybywa 70 milionów ludzi. Oznacza to, że musimy coś zrobić z presją, jaką wywrze na osoby 50% wzrost liczby ludności w ciągu najbliższych 40 lat. Uważam, że jeśli podejdziemy do tego w sposób przemyślany i racjonalny, to wszystko będzie dobrze. Jeśli zamiast tego wybierzemy wzrost, bo tak nakazuje nasz system monetarny, a tak jest zwykle stanowisko polityków, to uważam, że będziemy przyspieszać, aż zderzymy się ze ścianą. Wybór wydaje się jasny. Albo dokonamy dobrowolnej zmiany teraz, albo później zostaniemy do niej zmuszeni. Wracając do gospodarki. I podstawowe założenie, że przyszłość będzie nie tylko większa, lecz wręcz wykładniczo większa od teraźniejszości, będzie musiało zmierzyć się z rzeczywistością. Informujecie, że te ograniczenia zaczną przekładać się na Twoją rzeczywistość w ciągu najbliższych 20 lat. I wreszcie możemy połączyć 3 E w jednym miejscu. Nasza ekonomia oparta jest na wykładniczym systemie monetarnym, który jawnie wymusza paradygmat ciągłego wzrostu i niejawnie zakłada, że przyszłość będzie znacznie większa niż teraźniejszość. Wzrost wymaga energii. Nie można tego obejść. Obserwowane trendy w kwestii zasobów energii stoją w silnej sprzeczności z podstawowymi założeniami, na których bazuje cała nasza gospodarka i styl życia. Szczyt energii to bardzo realna i naprawdę bliska perspektywa. W przypadku ekosystemu, środowiska, widzimy bardzo wyraźnie, że wykorzystaliśmy już zasoby wysokiej jakości. I teraz wchodzimy w obszar, gdzie zasoby, które pozwalają nam na nasz styl życia, są uboższe i gorszej jakości. Biosfera poddana presji wysyła nam sygnały ostrzegawcze. Udawanie, że możemy nadal konsumować tak, jak to uczyniliśmy do tej pory, przez gdy światowa populacja wzrośnie o 50%, nie jest planem, który zadziała. W gruncie rzeczy to żaden plan. Kontynuacja wykładniczego wzrostu zużywania zasobów już przy samym tylko spadku ich jakości jest mało prawdopodobna. Kiedy powiążemy ten fakt z naszymi kurczącymi się zasobami energii, to scenariusz ten staje się zupełnie nieprawdopodobny. Ponieważ każdy kluczowy zasób natury, od którego zależymy metale, minerały, gleba, woda, ryby i wszystkie pozostałe eksploatujemy począwszy od tych najlepszej jakości. Tych dalsza eksploatacja będzie musiała konkurować z coraz mniejszymi dostawami energii, którą chcielibyśmy wykorzystać również do transportu wznoszenia nowych budynków czy ogrzewania. Biorąc to wszystko razem pod uwagę, stwierdzamy, że będziemy musieli przystosować się do świata spadku, a nie wzrostu. Świata, w którym będziemy musieli wkładać więcej energii w celu utrzymania tego, co już mamy niż we wzrost. Mamy system ekonomiczny, który musi rosnąć sprzężony z systemem energetycznym który nie może rosnąć. Oba są powiązane ze światem kurczących się zasobów. Z trzech E to ostatnie E będzie tym, które zdecyduje o wszystkim. I musisz być na to gotowy. Właśnie o tym był cały Crash Course. Pozwól, że uproszczę to jeszcze bardziej. Chcę, żeby to było jasne. Nasza gospodarka musi rosnąć, by utrzymać system monetarny, który wymaga wzrostu. Ale stoi to w sprzeczności z systemem energetycznym który rosnąć nie może. I oba z nich są ściśle powiązane z zasobami naturalnymi, które gwałtownie się kurczą. Na koniec powiem, że gdybym myślał, że problemy te są nierozwiązywalne, to nie poświęciłbym ostatnich lat z mojego życia na tworzenie Crash Course i nie opróżniłbym własnego konta w banku, by ten materiał stał się dla wszystkich dostępny za darmo. Jestem optymistą i chcę lepszej przyszłości, świadomie i odpowiedzialnie przez nas ukształtowanej. Nie możemy sobie pozwolić na frazysy typu węgla mamy na dobre 250 lat, bez rozumienia szczegółów? Już czas na myślenie globalne, przyjęcie konkretnych priorytetów i odrzucenie niedojrzałej wiary, że nic złego się nie stanie, ponieważ do tej pory się nie zdarzyło. Już czas na pokazanie, że zależy nam na przyszłych pokoleniach, które nadejdą po nas. Jak chcemy by nas osądzono? Jaka będzie nasza spuścizna? Na lepsze czy na gorsze. Zdarzyło Ci się żyć w jednym z najbardziej decydujących momentów w historii ludzkiego gatunku. Stojącym w jednym rzędzie z zejściem człowieka z drzewa. Najważniejsze stojące przed Tobą pytanie to jaką rolę chcesz w tej historii odegrać? Ofiary zmian? Czy lidera? Czy Twoje życie będzie pełne strachu i ucieczki myślowej przed rzeczywistością? Czy też może kierować nim będzie jasno wyznaczony wielki cel? Problemy te staną się dla nas niemożliwe do pokonania jedynie wtedy, jeśli zbyt długo będziemy je ignorować. Czas już był umieścić wszystkie te wyzwania na jednej skali czasowej, tak byśmy mogli ocenić stopnie ryzyka, przed jakim stoimy. Zapraszam na 19. część Crash Course pod tytułem Przyszły Szok.